14 stycznia wspominamy błogosławionego Odoryka z Pordenone, prezbitera. Odoryk, nazywany początkowo Matiuszi, urodził się około 1265 roku w Villanova pod Pordenone we Włoszech. W wieku 15 lat wstąpił do zakonu świętego Franciszka z Asyżu. Był wymagający wobec siebie, prowadził ascetyczny tryb życia, chodził boso, w połatanym habicie, nosił włosiennicę. Po przyjęciu święceń kapłańskich rozpoczął przygotowania do pracy misyjnej w Chinach. W roku 1296 udał się z podróżą na Bliski Wschód, a po powrocie do Włoch w 1317 roku wyruszył na Daleki Wschód. Dotarł do Chin, przemierzając po drodze m.in. Indie, Ceylon, Sumatrę i Jawę. W Pekinie podjął współpracę z innym franciszkaninem, arcybiskupem Janem z Monte Corvino. Po jego śmierci w 1328 roku Odoryk został wybrany arcybiskupem Pekinu. Pełniąc już tę funkcję, odwiedził Tybet i jako pierwszy Europejczyk dotarł do siedziby Dalaj Lamy. Uzyskał zgodę Hana na osiedlenie się franciszkanów w Turkestanie. Po powrocie do Europy pragnął przekonywać papieża do wysłania kolejnych misjonarzy do Chin. Niestety poważnie zachorował. Opowieść Odoryka z podróży spisał w Padwie Wilhelm z Solagna. Relacja ta znana jest pod tytułem Itinerarium albo Liber de Mirabilibus Mundi lub Descriptio Terrarum. Jest ona jednym z najcenniejszych źródeł do poznania ówczesnych pojęć geograficznych, etnografii, obyczajów, wierzeń religijnych, stosunków handlowych i innych zjawisk na Dalekim Wschodzie XIV wieku. Zawiera wiele fantastycznych, niewiarygodnych opisów. Przedstawiono ją papieżowi. Pierwotnie relacja była napisana w nieporadnej łacinie. Poprawek dokonał w około 10 lat później Henryk Skłodzka. Potem tłumaczono ją na kilka języków. Odoryk nie wyzdrowiał. Wycieńczony trudami życia i podróży, zmarł 14 stycznia 1331 roku we włoskim Udine. Nazwano go apostołem Chin. Beatyfikował go Benedykt XIV w roku 1755. Módlmy się. Boże, Ty pomnożyłeś Twój Kościół, wprowadzając do niego wiele narodów wschodu, oświeconych jasnością Ewangelii dzięki apostolskiej gorliwości błogosławionego Odoryka. Udziel nam przez jego wstawiennictwo stałości w wierze i niezłomnego zaufania do Ewangelii, którą przepowiadał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Christe Jesu, Kyrie.